Dzień dobry, przejmuję ten kanał. Siemanko, siemanko! Tak, ostatnio były Pixelboxy, czas na Super Geekboxy, dokładnie tak. Witam was w kolejnym unboxingu boxów. Tak, dwa boxy otwieram Super Geekboxów, ponieważ nagrywałem unboxing tego boxa, ale mi się nie podobał. Tak, no po prostu mi się nie podobał ten unboxing, dlatego go nie wstawiłem. Ale stwierdziłem, że dobra, w sumie skoro jest już drugi box u mnie, to tego boxa też otworzę, pokażę wam, co w nim było i może zaczniemy od niego, bo to jest starszy box i dosłownie tak na szybkiego wam pokażę, co w tym boxie było, żeby po prostu nie przedłużać, bo tutaj w sobie chciałem tylko jednego boxa, ale stwierdziłem, dobra, nagrywam. Była taka koszulka, Rest in Peace! I tutaj nasz Pokemonik, tylko tutaj pamiętam, że było jakieś ubrudzenie, takie niebieskie. O, tutaj jest. I to jest dziwne, bo to raczej takie mechaniczne ubrudzenie, dlatego no troszkę przypał i sobie tak leży. Ale dobra, miałem tutaj smyczkę z takim o czymś. Proszę bardzo, tak wygląda smyczka. Taka o tutaj była. Luigi! Tak, był Luigi, zobaczcie jaki fajny. Ten pluszek jest naprawdę spoko. Magnes, taki o opaska. Proszę bardzo. Była przypinka, czekajcie. Super Geekbox September Rumble. Taka o tutaj. Naklejka. Proszę bardzo. I to by było na tyle. Widzicie, najszybszy unboxing ever wam zrobiłem. Bo czemu by nie? Czemu by nie? Nie, BF-ie, nie spadaj stąd. Dobra. Okej, okay, bo też dostałem Battlefielda 1. Pewnie na fan, nie na fanpage, tylko na Instagramie widać, że dostałem. Także on mi właśnie chciał zjechać z półki. O, taki befik na PS4. Dobra, to odkładamy tak boxa, pora zająć się tym boxem, który jest prawilny na ten miesiąc. O, na ten miesiąc, dokładnie tak. Także tu będzie mi potrzebny nóż. Nóż, który się buntuje. Także dobra, otwórzmy, bo tu jest sporo taśmy, która musi być rozwalona. Ale żebym przypadkiem czegoś nie przeciął, bo to różnie bywa z tą taśmą. Coś przetniecie, coś rozwalicie, no i przypał. Jak kiedyś z moim komputerem było, że taśma po prostu przecięła komputer, znaczy obudowę. I to było dosyć słabe. Dobra, nożyk odkładamy i otwieramy boksa. Nie dostanę po głowie, nie dostanę, dobra. Co my tutaj mamy? DC Comics ja widzę! Nie, to musi być pierwszy. To musi być pierwszy. Ja DC po prostu uwielbiam. To jest białe. Buildable. Figurki, które sam robię. I tyle można figurek mieć. 9. Można mieć Jokera, Lexa Luthora, Reverse Flasha, Riddlera, Sinestro, Bizarre. Co? Nigdy ciebie nie widziałem, gościu. Darkseid, Bane, Two-Face. O kurde, z tego wszystkiego to chyba Reverse Flasha bym chciał, ewentualnie Jokera. Dobra. Unboxing. Pudełka w pudełku. O proszę, kuleczka jest w środku. Czym ty jesteś? O nie, nie udało mi się trafić. What? Ty jesteś tu wymieniony, człowieku? Okej. To chyba Two-Face, ale wygląda jak ten. Jak on się nazywał? Jak się ty nazywałeś, kolego? Bo wyglądasz z maski jak... Kurde. Zapomniałem, jak on się nazywał. Będzie w tym... W Justice League. W nowym filmie. Dobra. Dobra, otwieramy. Miałem kiedyś figurkę z tej serii. Kiedyś robiłem. Dobra, on mi przypomina Deathstroke'a. Ja go nazywam Deathstroke, nieważne czym on jest. Chyba, że go po prostu nie wymienili w tym. Nieważne. Tak on wygląda. Dobra, przechodzimy dalej. Z naszego pudełeczka wyjmuję koszulkę. Koszulkę. Co ma koszulka teraz? Jak ją złożyli, kurde. Normalnie oszczędność miejsca, level expert. Co my tu mamy? I'm feeling happy, excited, loved, confused, annoyed, angry, sad, sleepy, hungry. Okej. Okay. Taka koszulka. Dobra. Nie, no fajne. Spoko. Na pewno lepsza niż ta poprzednia. Dobra. Patrzymy dalej. Czyżby to była czapka z duszkiem z Pac-Mana? Retro Ghost. Tak, to on. To on. Tylko pytanie, czy to czapeczka. Hałas wielki robił te folie, że to jest masakra po prostu. Tak, to czapeczka. Na drugi jak zwykle lipny, nie? Dzień dobry, przejmuję ten kanał.
Taka czapa, taka czapa. Spoko, spoko, akurat idzie zima. Czapka jak najbardziej git. Dalej, skarpetki, znowu skarpetki. Tak, w ostatnim unboxingu Pixelboxa były skarpetki, teraz też są skarpetki. Zombie Decay Socks. Skarpetki zombie. Tak. Skarpetki zombie. To zobaczymy dalej na obrazku, jak one wyglądają. Przyszywka. Ghostbusters. Nie wiem, antyduch po prostu. Dobra. Darkness. Ciemność. October. Taka przypineczka. Odłóżmy. Dalej mamy... O! Kojarzycie? Naklejki. Tak, naklejki. Spoko. Nawiązanie do koszulki, bo te same, nie? Dobra, co my tutaj mamy z tyłu? Jakiś bundle tutaj zrobili. Na górze. $20 i wam wysyłają piłę mechaniczną. Ogarniacie temat? To się nazywa promocja. Okej. Okay. Boobusters. Tamta przyszywka, okej. Okay. Okej, okay, skarpety zombie, tak wyglądają. Tutaj. Tak o. Duszki można było dostać 4. Także w sumie najlepszy kolor jak dla mnie, ten czerwony. Co nie? Dobra. Z tamtych figurek to dosłownie różne rzeczy można było ogarnąć. No i dobra. Dobra. Wszystko. Wszystko. Dosłownie... Wszystko. Tak, chowamy. Chowamy do boksa, przeprowadzka czeka. Niech to się nie wali wszędzie. Normalnie. Normalnie trzeba to wszystko zapakować. Co nie? No. Tak. Dobra. Zapakowane. A nie, jeszcze koszulka. W sumie nie, ona była i tak na styk zrobiona, także jej nie schowam. To co? Dzięki za oglądanie unboxingu. Kolejnego zresztą. W kolejnym widzimy się, jak dostanę oczywiście jakieś kolejne boksy, bądź jakieś fajne rzeczy do rozpakowania. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Widzimy się, no przecież powiedziałem, god damn it, na razie i cześć. Żółwik.